Za nami pierwsze face to face Tomasza Adamka z Mamedem Khalidowym, XTB KSW Epic. To wydarzy się 24 lutego 2024 roku w hali w Gliwicach. Starcie nieoczywiste, legendarne, historyczne postaci polskiego sportu. I mimo, że to panowie po 40, to jakoś jestem dziwnie spokojny. I o poziom, i o nieprawdopodobny ładunek emocjonalny tego lutowego wieczoru w Gliwicach. Łąski, uspokój się. Pójdziesz na kolano. Tomek prowadzi teraz seminarium, ja przyjechałem do niego. Tak. Co się nauczył? Lewy prosty. A szybki? Powiedział, że jest roboty. A kto jest szybszy? No to Adam. Mamy szybciej myśli. Ale teraz! Cześć, witam. O, patrz, go przywitał. Ten ale po co? A to nie można tak, nie można. Tak. Jak było? Wiesz co, tu. No. Tu. I tu. A tego nie będzie. A duże rękawice dobre, czy nie? Czy dla ciebie lepsze, czy gorsze? Dla mnie nie wiem, co dobrze, co gorsze, co źle. Dopiero ale się okaże. Jestem, no kurde. Jakie emocje ci towarzyszą teraz? Wiesz, jak ktoś mi kiedyś powiedział, że jestem Adamek jest bez emocji. Czy jest walka, czy przygotowania do walki, czy konferencje. Co ma być, to będzie. No, chodzisz, trenujesz, walczysz jak najlepiej potrafisz. Zwyciężasz, bo tego sobie życzę i wierzę, że tak będzie. I kończy się robota, wracamy do normalnego życia. Mąż, ojciec i dziadek wraca do starych struktur. Pytanie, czy starszy człowiek jeszcze może? Słuchaj, to jest tak jaki był ten film? Wszystko z morze. Ja się dobrze łożę, to się wszystko może. Torcujesz? Ałaja, no weź, no to znów przychodzi następny mnie bić. Dlaczego mi nie bić? Ale to jest... Bardzo dobre. Bardzo dobrze, dziękuję bardzo. Wiecie, dlaczego jest ta walka? Walka jest z prostej przyczyny. Mamet mnie zawsze zaczepiał przy tych galach. Ja powiedziałem Tomkowi, po znajomości z Matim, że w końcu ktoś przyjechał i wpieprzył Mametowi, nie? I Tomek się zgodził. W boksie, w dużych rękawicach. Powiedział, że ci wpieprzy za to, że mnie bijesz. Ty o tym nie wiedziałeś. Brzydkim sposobem mnie zagoniłeś. Martin się wyłamał z formu walki. Martin się włamał, Martin mówi, że już nie będzie na KSW nic innego niż MMA. Tu jest Martin. Dzisiaj się będzie tłumaczył. Nie, ja powiedziałem, że nigdy głupoty, wiesz, nie będą grane. A prawdziwy sport zawsze jest w moim miejscu, ma specjalne miejsce. WBC. W której kategorii Tomek Adamek? Zacznij obok kogo? Muhammad Ali. To są pasy naprawdę wartościowe. Zobacz, Joseph Suleiman, WBC prezydent. IBO, w kategorii której? To był pierwszy, jeden z takich poważniejszych. IBF. To jest... O, zobacz. To jest nawet ten! Cruiser za Steve'a Cunninghama. To jest magazynu Ring. Prudential Center. Umawiam się na następny wpierdziel. Bo już umawiałem się wcześniej z Mamedem, Mamed nie chciał biegać ze mną. Mieliśmy się umówić na bicie i bieganie, tylko najpierw mieliśmy biegać, a Mamed nie chciał biegać. I najpierw bijemy się, a później biegamy. No widzisz, to jest, nie możemy się dogadać w tej kolejności. Nie, bo jak ja będę się bił z Mamedem, bił, próbował, to już nie będę mógł biegać. Ja powiem do dzisiaj, u ciebie dzisiaj, ogólnie u ciebie tyle zawodników było, że ty już jesteś tak przygotowany. Jakie emocje tobie towarzyszą w suwalku? Te stania nam się suwa, wiesz, bo się suwa. A po co mnie straszysz? Od razu straszonko, jakie emocje. Dreszcze po plecach idą normalnie. Dreszcze normalnie, nie? Tacy to wspaniali bohaterowie. No i to się nazywa studio. Cieszę się, że dekoracja trochę uległa zmianie i fajnie siedzieć na tle takich gigantów. Wiesz, trochę taki powrót do korzeni samych KSW, czyli tej właśnie konfrontacji sztuk walki, konfrontacji sportu walki tutaj. Więc jakby też
A mnie to chciałbym pokazać właśnie tą możliwość, tą właściwie te korzenie, które, które budowały, nie budują właściwie nadal MMA, tak? Czyli no, przed MMA był boks i były inne dużo innych sportów walki i no i fajnie przybliżyć też widzom przeróżne dyscypliny. Z pasów tutaj, które leżą na stole, który jest taki dla ciebie najważniejszy? Wiesz, każdy co zobaczyć mistrzostwo, no bo i WBC, wiadomo, to była moja krawicą, pas zdobyty, bo miałem dwukrotnie złamany nos, czyli pół tygodnia przed walką. Jednak nie stworzyłem, poszedłem ze świeżo złamanym nosem do ringu, no i drugi rundzie mi złamali nos podobnie, Ball Briggs. Krwawiłem, łykałem krew, było to krwawicą zdobyte, tego się nie zapomni nigdy, no w Cunninghamie tak samo, druga kategoria. Szansa, to wtedy był najlepszy wtedy w tym czasie, w tej, no ale pobiłem go. No ale najbardziej krwawą drogą zdobyty, no to ten pas. Panie Martynie, zróbmy na koniec face to face. Pierwszy w historii sportu walki, 5, 6 pasów. Tak, tu stoimy, tu. Patrz, tu jest, patrz, i całe złoto, nie? Cicho, teraz ma być groźnie. Groźnie, w oczy. Groźnie, w oczy. No to groźnie to. Bliżej. Groźnie to był Iwan. Był taki, nie? Iwan Groźny, no. Podejdźcie troszkę bliżej. Bliżej? Troszkę bliżej. Wczoraj staliśmy blisko i zeza dostałem. Jestem zdrowy, ty. Co ty, kurde, co ty... Cza. Mistrzu, czu. Ja bym poprosił... Na ławku zabrałem. Czy sobie zrobimy jedną... Każdy pas bierze. A nakręci? Nie wiem co kręcę. Proszę. To weź swój. Szukający vloger. Ja cię nie kręcę. Ale legendy. Kręć. Kręcę. Ja się będę bawił w takie vlogi. Ja cię kręcę. Nie ma tutaj złej krwi. To jest, wiesz, zawodowcy. Prawdziwe drapieżniki zawsze trzymają energię na ring albo na klatkę. Psy, pamiętaj, które się boją, szczekają. Ktoś powiedział w studiu, że mleko dają. To Tomek chyba. Co? Że jak Mati powiedział o psach, to że mleka nie dają. Że krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. No to ty powiedziałeś w studiu, tak. Ale do psów. Nie. Bo było o psach, a ty widziałeś, że mało mleka. Nie, psu się nie daje też mleka. Nie. Chodziło o to, że psy, które szczekają, nie gryzą. A krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. A ty powiedziałeś, że mało mleka daje. A Maciej o psach mówił. A ty znalazłeś jakiegoś psa, co mało mleka daje. Nie wiem, co to za rasa psa.